Myślę, że w tym zadaniu chodzi o wyrażenie natężenia pola jako funkcję potencjału. Poza tym mamy tu dipol, więc dwa ładunki wytwarzające pole w każdym punkcie przestrzeni wokół są ładunki o tej samej wartości bezwzględnej, przeciwnych znakach, umieszczone w jakiejś tam odległości od siebie. Oznaczę sobie ją L. No i natężenie pola w każdym punkcie przestrzeni wokół jest superpozycją natężeń pól wytwarzanych przez każdy ładunek, sumą wektorową. Potencjał z kolei jest zwykłą sumą. Rozwiązując zadania z tego, zwykle liczy się dla jakiegoś miejsca na tej, na osi dipola albo na prostej prostopadłej do osi, przechodzącej przez środek albo w środku. Wychodzi tam jakiś wzór, a później przechodzi się z odległością do, no, daleko. Tak, żeby odległość była dużo większa niż L. Tutaj mi nie piszą, o jakie konkretnie miejsce chodzi. Czy to ma być przedłużenie osi dipola, czy ta kreska, jak to się nazywa, tam, nie wiem, symetralna, czy coś. Więc wybiorę sobie takie miejsce, gdzie prościej się liczy. Czyli tutaj, przedłużenie osi dipola. Czy oś dipola? Też nie wiem, jak to się nazywa. Nieważne. Powiedzmy, jestem w odległości x. Żeby było pięknie i ładnie, to właściwie powinienem liczyć odległość od środka dipola. Ale ponieważ później i tak wezmę sobie tą odległość dużo, dużo większą niż L, więc whatever. W tym miejscu pole jest wytwarzane przez ładunek dodatni, bo kolorem, i ujemny. Pole wypadkowe będzie sprowadzić się do odejmowania algebraicznego, nie? E wypadkowe to będzie wartość E minus odjąć wartość E plus. No i do wzoru na natężenie. Wspólny mianownik zrobię, tak trochę w pamięci. I tutaj mniej więcej widać, które wyrazy można zaniedbać, jeśli x jest dużo, dużo większe niż L. Ale żeby nie robić tego na oko, to policzę granicę tego przy x dążącym do nieskończoności. Coś takiego tutaj już będzie widać. Mniej więcej to przy x dążącym do nieskończoności będzie dążyło do zera. To też do zera. I to do zera. No i z całego tego wyrażenia zostanie 2kqlx. Przez x do czwartej.
czyli 2KQL przez X do trzeciej. I ten wynik wygląda sensownie, bo pole dipola charakteryzuje się tym, że maleje nie. Tam nie ma r kwadrat, tylko r do trzeciej. Bardzo, bardzo mocno maleje wraz ze wzrostem odległości od dipola. A to dlatego, że z dużej odległości te ładunki z dobrym przybliżeniem są właściwie w jednym miejscu. Tak? A jeśli umieścimy w jednym miejscu ładunki przeciwnych znaków i tej samej wartości bezwzględnej, no to wypadkowe pole w tym jednym miejscu, wypadkowy ładunek w tym jednym miejscu jest zerem i to nie wytwarza pola. No dobra, mam coś takiego, ale miałem to wyrazić przez potencjał, nie? No to policzę sobie potencjał. To już będzie prostsza rzecz, bo to będzie zwykła suma algebraiczna. Potencjał wypadkowy. To będzie potencjał wytwarzany tu w tym punkcie przez ładunek dodatni i potencjał wytwarzany przez ładunek ujemny. Do potencjału i do energii ładunki postawimy ze znakiem, więc ten dodatni wytworzy potencjał KQ przez dodatni X dodać L. Ujemny wytworzy ujemny potencjał. Przez x po prostu. Wspólny mianownik. Tutaj już tak mniej więcej widać, że ten wyraz może zaniedbać. A skąd tutaj się minus wziął? Bo tutaj x i x, x i minus x się wykasowały, zostało minus l. Tak, dlatego minus. Ten wyraz może zaniedbać, ale jak ten ktoś tego nie widzi, no to co tam? Przechodzimy z x-em takiej granicy. Czyli trzeba to będzie podzielić przez x kwadrat. Tak. To szło. No chyba. Wow. Dobra. To jesteśmy w miejscu, że wiemy, że potencjał wynosi tyle. To jest natężenie. Teraz chcę związać, wyprowadzić wzór natężenie na podstawie znajomości potencjału. No to potencjał znam, nie? Natężenie jest tu. Wzory są dosyć podobne. One się różnią o minus 2 i takie to. X, czyli usiłując wyrazić natężenie przez potencjał, napiszę sobie minus 2V, to da do góry 2KQL przez X. Coś ten deseń. Te same rachunki można przeprowadzić nie tutaj na przedłużeniu osi, tylko na symetralnej. Wynik powinien być taki sam, tylko tam będzie trudno się odnieść do potencjału, bo on tutaj jest zerowy wszędzie na symetralnej.